wynajął kondolencje po śmierci Fidela Castro. Powiem też o zapewnieniu producenta jaj, w których wykryto salmonellę. A także o złotym wieku malarstwa węgierskiego. Katarzyna Okrińska, zapraszam. Na Kubę napływają kondolencje po śmierci Fidela Castro. Były przywódca tego kraju zmarł nad ranem polskiego czasu. Poinformował o tym w wystąpieniu telewizyjnym brat byłego dyktatora, a obecnie prezydent kraju Raúl Castro. Pochowany zadzwonił już m.in. prezydent sprzymierzony z Kubą, Wenezueli. Pierwsi z kondolencjami pospieszyli przywódcy krajów Ameryki Łacińskiej. Prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto napisał na Twitterze, że Castro próbował dialog z oboma krajami. Teraz imbeczkę soli wmać. Dochowany zadzwonił m.in. prezydent Wenezueli, najbliższego sojusznika Kuby. Nicolas Maduro mówił o tym wystąpieniu do swojego narodu. Rozmawiałem z Raulem i mówiłem mu, że wszyscy jesteśmy w kulu. To cios dla wszystkich rewolucyjnych tych światów. Pozytywnie o zmarłym mówią też inni przywódcy krytykowani przez Zachód. Rosyjski prezydent Władimir Putin napisał w telegramie kondolencyjnym, że Fidel Castro był przykładem inspirującym wiele osób w wielu krajach i był prawdziwym przyjacielem Rosji. Z kolei ostatni przywódca ZSRR, największego sojusznika Hawany, Michał Gorbaczow, napisał, że dyktator wzmocnił swój kraj w czasie najcięższych amerykańskich blokad. Premier Indii Narendra Modi napisał na Twitterze, że Fidel Castro był jedną z największych ikon XX wieku w polityce, a prezydent Republiki Południowej Afryki Jacob Zuma podziękował zmarłemu przywódcy za wsparcie dla RPA w czasach walki z apartheidem. Francuski prezydent François Hollande oświadczył z kolei, że przywódca Fidel Castro przyniosło Kubańczykom najpierw nadzieję, a potem rozczarowania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jak zapowiedział Raúl Castro, ciało jego zmarłego brata zostanie jeszcze dzisiaj skremowane. Pogrzeb odbędzie się 4 grudnia po zakończeniu ogłoszonej dziś 9-dniowej żałoby narodowej. Fidel Castro był jednym z najdłużej panujących przywódców na świecie. Doszedł do władzy w 1959 roku i został wówczas premierem Kuby i faktycznym władcą kraju. W 2006 roku przekazał tymczasowo władzę swojemu bratu, Raulowi Castro, a 2 lata później ogłosił swoją rezygnację z najwyższych funkcji państwowych. Organizacje humanitarne od lat zwracały uwagę na łamanie praw człowieka przez kubański reżim. Według nich rządy Fidela Castro pochłonęły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ofiar. Amnesty International wskazywała też na problem więźniów politycznych na Kubie, ich złe traktowanie i stosowanie tortur. Producent jaj, w których wykryto salmonellę, uspokaja. Jaja z bakteriami zostały wycofane z rynku. Chodzi o jaja od firmy Fermy Drobie Woźniak, które były sprzedawane w sklepach sieci Wino. Producent zastrzega, że wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny ostrzeżenie dotyczy tylko konkretnych produktów z konkretnej sieci, a nie całej partii jaj. Firma zauważa też, powołując się na głównego lekarza weterynarii, że obróbka termiczna jaj, czyli gotowanie, pieczenie czy smażenie, gwarantuje całkowite unieszkodliwienie bakterii salmonella. 250 specjalistów chorób zakaźnych z całej Polski rozmawia w Poznaniu o cichej epidemii wirusowym zapaleniu wątroby. Według szacunków w Polsce choruje 230 tysięcy ludzi, a wie o zakażeniu zaledwie 30 tysięcy. Ordynator oddziału zakaźnego Szpitala Miejskiego w Poznaniu, profesor Iwona Mozera-Lisewska, powiedziała, że co miesiąc do placówki zgłasza się kilku pacjentów, u których lekarze stwierdzają wirusowe zapalenie wątroby. Przebiera niekorzystną progresję, rozwój maskości wątroby albo raka wątrobowo-komórkowego, kiedy leczenie na tym etapie jest bardzo trudne i niekiedy niemożliwe i jedynym ratunkiem bywa transplantacja wątroby. Lekarze w Poznaniu rozmawiają o nowych terapiach leczenia tej choroby. Są już leki, które pozwalają wyeliminować u chorych wirus typu C. Trwają poszukiwania nowych terapii, które pomagałyby chorym z wirusowym zapaleniem wątroby typu B. W całym kraju do połowy grudnia można się bezpłatnie zbadać pod kątem zakażenia tą chorobą. W kampanii Pamiętasz te czasy uczestniczy 100 ośrodków. Wystarczy zbadać krew. Zarazić możemy się w salonach kosmetycznych czy w salonach tatuażu, w których nie są przestrzegane zasady sterylności sprzętu. Uroczystości pogrzebowe Fidela
Uwaga, strąb błędu. Weekend po sąsiedzku w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury wydarzenie towarzyszy wystawom Złoty wiek malarstwa węgierskiego 1836-1936 oraz Koszycka Moderna. Dziś i jutro będzie obowiązywał bilet łączony do obu instytucji. Kupiony dzisiaj będzie aktualny także jutro. Zaplanowane m.in. warsztaty dla dzieci, oprowadzania po wystawach oraz degustacje. Na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie można zobaczyć niemal 90 obrazów z jednego z najciekawszych okresów w historii sztuki Węgier. Ekspozycja obejmuje prawie 100 lat. Z kolei w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie jeszcze tylko dziś i jutro można oglądać wystawę Koszycka Moderna. Składa się na nią 80 prac słowackich modernistów, których twórczość przypadała na lata 20 minionego wieku. Partnerami akcji są konsulaty generalne Węgier i Słowacji w Krakowie oraz miasta partnerskie Krakowa, Tecz i Budapeszt. Dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przeleśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami na północnym wschodzie oraz na wybrzeżu okresami deszcz. Temperatura od 3 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Południowo-zachodni i zachodni. Słowem wszystko. Fidel Castro zmarł w piątek wieczorem w Hawanie. Miał 90 lat. Teraz na 18 urodziny z MediaMarkt. Blender Brown w nowej serii MQ9 o mocy 1000 W z unikalną ruchomą stopą. Stworzony do najtrudniejszych zadań kuchni. Już za 599 zł. MediaMarkt. Przyszła już jesień. Krucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność lipowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna pożyczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Kończyków już zatrzymali się w Hampton Bay Hilton. Przypominamy, że logowanie, blogowanie, kwitowanie, SMS-owanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A ty, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zarządzamy go następnym razem. Zarezerwowali Hampton Bay Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Pan Dlatego podaj dziecku Lipomal. Lipomal to nadwyżej dokończonych podejmiemy temat akt Trybunału Konstytucyjnego. Nasi gości będą profesor Bogusław Banaszek i dr Waldemar Gontarski, prawnicy, eksperci sejmowi. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwa o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z okazji jubileuszu 35-lecia studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. Krzysztof Śrański, kwartet i goście. Beczkę soli potrzeba w Warszawie, żeby kogo poznać. Beczkę soli. Pogodź nam. Zapraszamy na muzyczną ucztę. Każdy z nas zna kogoś, kto tak wie i nic dziwnego, bo dla tego dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z krapaniem. Polecam im wyruch medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray Denosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę krapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Wojtek Ireneusz z Saturna prezentują filmy na Blu-ray za 10 zł. Kupując w sklepach Saturn dwa filmy oznaczone specjalną naklejką, za drugi zapłacisz tylko 10 zł. W ofercie promocyjnej ponad 200 tytułów. Saturn, technologia tak ma. Przyjmij dar Maryi i nosi z wiarą. Niepokorana chce Ci wyjednać.
przyznać wielkie łaski. 9 minut po godzinie 13. Około połudziowe problemy polskiego 24, że wystąpka będą w Polsce do 15. Jeszcze już za kilka minut magazyn europejski Beata Pomecka, ale wcześniej już rozmawiać będziemy o chłopie. Gość Polskiego Radia 24. Ja tym gościem jest redaktor Jerzy Faszczyński, szef Wydziału Zagranicznego Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. O Kubie, a właściwie o Fidelu Castro. A to można tak mówić, że Kuba i Fidel Castro to jedność? Czy może już trzeba zacząć się przyzwyczajać, że tak się nie mówi? Tak można się było spokojnić, przyzwyczajając od ładnych paru lat, natomiast nazwisko Castro cały czas jeszcze o nim się pojawiało, od brata, a pewnie Castro był. Państwo, to jest takie określenie, będzie się to długo pojawiał, to znaczy Castro, żeby kogoś uznać za przyjaciela. Ja w Ciechanowiach byłam pedagogiczny studium techniczne i zachowania władzy. Aż Ewka się wypowiadała z Gdańska, no to z tej linii. Mówi, że to, że w Warszawie to co jeden dziad, aby chciał żyć kosztem cudzego. To jedna z 10 najbogatszych rodzin świata, tak donoszą ci, którzy wertują finanse. Jak się tak na czapie, na ręce, jak się tak na łapie, to rządzi, on już chciał uchodzić za najbogatszego człowieka na świecie, bo jest to stąd, to stąd. Tu się uzależnił od tego, tu nie wolę wpadł w to, bo tu ma być przyszłość, ma udawać, że jeszcze był do wzięcia, teraz to się zrobiła z niego gruba beczka, no to przecież nie jest do wzięcia, czego odwalenia. No a tak, tak robią. Dlatego mówię, lepiej w tego Boga wierzyć, niech ta linia mysia zawróci. Niech ta linia mysia więcej się modli, choćby te różańce klepek. Ducha wolności w samych Kubańczykach, tylko widzę, co się dzieje na całym świecie. Duch wolności raczej zamiera. Wzorce zachodnie demokratyczne upadają, więc nie za bardzo jest dotąd może zmierzać, gdzie ma po prostu dobrego przykładu, no to, żeby dokonać jakiegoś wielkiego przełomu, a to też nie byłby przełom łagodny, bo władze kubańskie nie zamierzają się przecież niczym dzielić, nie zamierzają dokonać jakiegoś wielkiego przełomu i dopuszczać znacznej części Kubańczyków do bogactwa, no bo bez tego, bez rozwiązania się tego nie wyobrażam, ani sądzę, tylko ten rozwój wsi po prostu, żeby się do niego zdecydowali, widząc to, co się dzieje na całym świecie, czyli odchodzenie właśnie od demokracji, od liberalizmu, godzenie się z tym, że rządzą autokracji, despotii. A każdy z nich ludzie, którzy pewne prawa ograniczają, bajeczka za bajeczką. Ja mówię, do Boga się modlić. Stopa im się po prostu nie obniżała stopa życia. Powiedział pan o tych ograniczonych prawach na Kubie, mimo tego, że Fidel Castro nie rządzi już od 10 lat, a stery przejął jego brat Raul, czyli to taki większy oddech dla społeczeństwa był. W dalszym ciągu są tam zakazane strony internetowe, zakazane media, bo można słuchać tylko rządowego radia, czytać tylko rządowe gazety i oglądać rządową telewizję, która jest po prostu bardzo nudna, powiedzmy to szczerze. Czy na tym polu też się zmieni, na takim polu wolnościowym? No to też można popatrzeć na Chiny, prawda? No, są jakieś malutkie enklawy, jak ktoś zna języki obce, to może zajrzeć do informacji w miarę niezależnej. Internet jest mimo wszystko bardziej swobodny na Kubie, znaczy na Chinach niż na Kubie, więc może na to Kubańczycy mogą liczyć, ale to przecież nie jest prawdziwa wolność, to nie jest prawdziwy wpływ na to, kto rządzi, to nie jest prawdziwy wpływ na kierunek, w którym zmierza kraj, więc ja po prostu w to najzwyczajniej w świecie niestety nie wierzę. A gdyby doszło do otwarcia, to nie przećwiczymy kolejnego scenariusza z lat 30., właściwie 20. ubiegłego wieku, kiedy to Stany Zjednoczone właściwie wykupiły Kubę? Bo tego się obawiają mieszkańcy wyspy. No, ale jeżeli no i ta Ewka Laskowska jest ze Gdańska po prostu, ze strony Gdańska, no to tam jak stąd się jedzie do Gdańska, to przez Ciechanów. Ja raz jechałam, proszę Państwa, do szkoły ekspresem rano, o Jezu, jak ja się rozjeżdżałam ekspresami, jechałam, proszę Państwa, do szkoły, to
To co było, to co było. Nawet jego przeciwnicy był jednak. Piękne rzeczy było. Przejechałam Ciechanów, zajechałam do Mławy. Sobie ludzi. A nie, chyba jeszcze. Dzieje się w Europie Wschodniej, jak upada komunizm, jak rozpadnie się ta układanka dwubiegunowa, że Stany Zjednoczone i Związek Radziecki także buziaczki wątpili w socjalizmu MRT, czyli socjalizm albo śmierć. Czym to mogło być słowo nad charyzmą Castro, Fidela? No po pierwsze nie wiemy tak do końca, jaka jest skala tego poparcia dla Castro tak naprawdę i czy to zwątpienie w rzeczywistości nie zatoczyło szerokich kręgów. Tego po prostu nie wiemy. Po drugie zupełnie inna sytuacja z Kuby, zupełnie gdzie indziej leży. I pamiętają Kubańczycy rzeczywiście, w jaki sposób Amerykanie działali na kontynencie, w całej Ameryce Łacińskiej. Pod tym względem to akurat Castro ma pewne zasługi, takie pewne socjalistyczne elementy można uznać za w porównaniu z innymi krajami Ameryki Łacińskiej Latynoskimi za pozytywne. Nie wiem, tam mnóstwo lekarzy jest, służba zdrowia jednak lepiej rozwinięta i obejmująca praktycznie całe społeczeństwo. Jak się to porówna z krajami z Ameryki Południowej czy Ameryki Środkowej, tymi, które do dzisiaj współpracują ściśle ze Stanami Zjednoczonymi, no to on odniósł jakiś sukces, na pewno w ludzie gdzieś funkcjonuje. Amerykanie mają na sumieniu wspieranie za wielu zamachów stanu, różnych dyktatorów, no pod hasłem, że lepszy nasz dyktator, który nie użyje brzydkiego słowa, niż dyktator, który jest przeciwko nam. W związku z tym to się nie wzięło z niczego. No to prawda. Cała Ameryka Południowa i Łacińska leczy się na Kubie, bo lekarzy u nich dostatek. Czyli drinkiem wieczoru dzisiaj Kuba Libre. Wolna Kuba. Jeśli wolna Kuba, tak można powiedzieć. Zaryzykowałbym takie stwierdzenie, panie redaktorze, że to wolna Kuba od dziś, czy nie? Nie. Na pewno bym takiego czegoś nie zaryzykował. Chociaż oczywiście bardzo chętnie bym wypił za Kubańczyków, za ich wolność. Redaktor Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam. Dziękuję. Miłego popołudnia życzę. 16,5 minuty po godzinie 13, a my teraz przenosimy się do Brukseli. Beata Płomecka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. To zaczynamy też od Kuby, zanim powiemy o Rosji, wojnie hybrydowej i całej słabości Unii Europejskiej. Co trochę też jest łączy oba tematy. Pewno, Rosja, no oczywiście. Rosja potrafi się włączyć we wiele tematów swoje, nawet jeśli nikt inny poza Rosją tego nie chce. Czy Europa już też debatuje, rozmawia po tych informacjach, które do nas dotarły rano europejskiego czasu, że Fidel Castro nie żyje? No właśnie, bardzo dużo czasu zajęło przedstawicielom unijnych instytucji, żeby ogłosić, przedstawić swoje oświadczenie. Dosłownie kilka minut temu szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini opublikowała krótkie oświadczenie. Napisała w nim, że Fidel Castro, tu będą cytaty, był człowiekiem zdeterminowanym, to postać historyczna, odchodzi w czasach wielkich wyzwań i niepewności i wielkich zmian w swoim kraju. Przypomniała też porozumienie współpracy politycznej i gospodarczej. Rzeczywiście na początku 2014 roku Unia Europejska rozpoczęła rozmowy z Kubą na temat tego porozumienia, który otworzył nowy rozdział, to też jest cytat z Federiki Mogherini, nowy rozdział w relacjach Unii Europejskiej z Kubą. I ja tylko powiem, że Unia Europejska mniej więcej od 2005 roku, jak pamiętam, jak swoim pamięcią właśnie do tych czasów, rozpoczynała dyskusję, jak układać relacje z Kubą, głównie pod naciskiem Hiszpanii, ale też w ogóle krajów południa, żeby powoli normalizować te kontakty. I wynikiem tych rozmów 2008 rok to była decyzja Unii Europejskiej o zniesieniu sankcji. A później na początku wrześniu 2014 roku rozmowy o współpracy. Z tym miały początkowo kraje byłego bloku komunistycznego. Narzędziwa mnie od Marecka, jak linia Waldzimierzka chciała przyprowadzić pociszalowcy, żołnierze przepędzają, zimni przepędzają, no to Marecek wyciągał wszystkie sądy. Z Kubą, ale te bliższe kontakty nie będą oznaczały zmiany tonu i Unia nadal będzie się domagać od władz prawa nieprzestrzegania praw człowieka. I w ubiegłym roku Federica Mogherini była na Kubie, to była pierwsza od wielu lat oficjalna wizyta przedstawicieli Unii Europejskiej
na lotnisku to już parę kart. Jeśli chodzi o komentarze europejskie, zobaczyłam też także komentarze belgijskie. No, one są dosyć, tak jak zresztą ten komentarz Federico Mogherini, można powiedzieliby przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej zaskakująco ostrożnie dobierane słowa, podobnie powiedział, że zamknęła się karta, ważna karta światowej historii, że przyszłe pokolenia powinny wyciągnąć wnioski, żeby nie powtórzyła się historia. Czy tak takie bardzo ogólne stwierdzenia, że w belgijskiej dyplomacji mówił o czarnej stronie panowania komunistycznego przywódcy i mówił, uwaga, o problemach związanych z łamaniem praw człowieka. I jak tak spojrzeć na ton artykułów w belgijskiej prasie, też można powiedzieć, że one nie są jednoznaczne w ocenach. Wręcz jeden z zagranicznych komentatorów napisał w mediach społecznościowych, że po tym tonie komentarzy można by sądzić, że Fidel Castro był gwiazdą muzyki pop, a nie przywódcą opresyjnego i totalitarnego reżimu. Trochę opieszałeś, bo tylko Hiszpania jest największym inwestorem zagranicznym na Kubie, a euro jest dużo popularniejsze na Kubie niż dolar na przykład. I to właśnie jest tamtąd ten strumień euro do Europy był wymieniany za inwestycje. Zostawiamy Kubę na moment tematyką rosyjską i europejską się zajmiemy. Rosyjska propaganda i wojna hybrydowa odsłoniły słabości Unii Europejskiej. No na tym polu chyba Rosjanie zdecydowanie lepiej sobie radzą. Mówię o tym propagandowym polu. Europosłanka Anna Fotyga przygotowała specjalny raport na ten temat. On został przyjęty przez Parlament Europejski. No ale sądząc po wynikach głosowania, to nie był przyjęty ciepło chyba. Tak, są podziały w Unii Europejskiej. Nie wszyscy jednoznacznie dostrzegają problem i zagrożenie wręcz związane z rosyjską propagandą. Z tego głosowania tak rzeczywiście wynika. 304 europosłów było za przyjęciem raportu, 179 przeciwko, ponad 200 wstrzymało się od głosu. Głównie to były głosy socjalistów, którym nie podobało się połączenie Rosji. I rzeczywiście w tym raporcie jest także mowa, że nie tylko zagrożeniem jest rosyjska propaganda, ale także propaganda tak zwanego państwa islamskiego. Socjaliści mówili, że połączenie Rosji i terrorystów jest nie na miejscu. Niemniej część socjalistów dostrzegała rzeczywiście problem, ale o tym, że takie podziały są, to już można było się przekonać podczas wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Ja wówczas byłam i słuchałam. I konserwatyści, czyli frakcja, do której należy Anna Fotyga, mówili o zagrożeniu. Chadecy również, choć później w głosowaniu się podzielili. Podobnie zresztą część liberałów i zielonych też mówiła o zagrożeniu związanym z rosyjską propagandą, z zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, ale część mówiła, że na przykład, mówiła tak Tatiana Ždanoka z europejskich liberałów, złośliwie nazywana przez europosłów z Europy Środkowo-Wschodniej rzecznikiem Kremla, mówiła, że ten raport jest bardzo arogancki. Niektórzy nazwali go farsą, jak na przykład europosłowie skrajnej prawicy. I tu można było dostrzec taki silny sojusz komunistów i skrajnej prawicy, mocny. Podczas debaty i podczas głosowania stanowczy sprzeciw wielu europosłów mówiło, że to jest jakaś pomyłka, że Rosja nie jest żadnym zagrożeniem, że nie ma czegoś takiego jak rosyjska propaganda, że to jest farsa ten raport, a później ta rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski, a niektórzy podczas debaty pytali, co z wolnością słowa, skoro Parlament Europejski krytykuje rosyjskie media. Z tych podziałów zdawała sobie sprawę autorka raportu Anna Fotyga. Później rozmawiałam z nią po głosowaniu. Ona mówiła, że jej współpracownicy liczyli głosy, jakie mogą być za przyjęciem raportu. Mieli nadzieję rzeczywiście, że ten głos Parlamentu Europejskiego będzie usłyszany, czyli rezolucja zostanie przyjęta. Zresztą zdawała sobie sprawę, że może być, te głosy mogą się podzielić, bo mówiła o rosyjskich wpływach, to znaczy o tym, że przedstawiciele Kremla kontaktowali się z niektórymi europosłami, a i ona sama była pod presją podczas prac nad tym raportem. Proszę posłać jej komentarze. Mieliśmy niestety całą serię bardzo poważnych interwencji ze strony sterowanych przez Kreml organizacji przeciwko temu raportowi. Miałam okazję być bohaterką wielu artykułów i jestem bardzo zadowolona z efektu głosowania. My liczyliśmy te szable bardzo pracowicie i raport w zasadzie został przegłosowany niemal w całości. Niemal w całości, bo podczas głosowania były wprowadzone, ale bardzo kosmetyczne zmiany. Ten taki główny ton, przekaz później już w przyjętej rezolucji już pozostał niezmienny, czyli jest w niej mowa o skoordynowanej strategii rosyjskich władz, o tym, że robią wszystko, by zakłamywać historię, że przeinaczają fakty, że dzielą unijne kraje, dyskredytują europejskie instytucje, wykorzystują w tym celu i media społecznościowe, i agencje informacyjne, i stacje telewizyjne, te wielojęzyczne, i instytuty badawcze. No i powiedzmy, że to był pierwszy taki głos naprawdę Parlamentu Europejskiego, po raz pierwszy w ogóle Parlamentu
Parlament się tym zajął i od razu krytycznie Petro Auszewicz w sprawie europejskich liberałów tak to ważny krok w zrozumieniu, jak rosyjska propaganda jest coraz bardziej obecna w zachodnim świecie i jak bardzo jest niebezpieczna, docierając do zwykłych ludzi. Oni nie interesują się faktami, niewiele wiedzą o statystykach, jeśli podają się sfabrykowane informacje, zmanipulowane dane w sposób bardzo przekonujący, to uwierzę, a rosyjska propaganda potrafi to umiejętnie robić. Przekaz Kremla jest także obecny w programach rozrywkowych czy kulturalnych, bo wtedy łatwiej zawładnąć umysłami osób. Prosto. I tu jest pole do działania Unii Europejskiej dla współpracy Unii Europejskiej także z NATO. Natomiast jeśli chodzi o to, co robi Unia Europejska, no to mamy w Brukseli powołane przez Komisję Europejską mamy taką grupę specjalną, 11-osobową, która zajmuje się rzeczywiście wychwytywaniem tych zmanipulowanych informacji i odkłamywaniem tych informacji. To zaledwie 11 osób, niewielkie pieniądze. Dlatego w tej rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski jest mowa o tym, że konieczne jest zwiększenie pieniędzy dla tej 11-osobowej grupy, bo tu to jest jedna strona. Jednak chcemy najpierw więcej wydać, a dopiero potem więcej zarabiać. Osobiście wolałbym, żeby ta kolejność była odwrotna, ale też należy stwierdzić jednoznacznie, iż na gospodarkę w skali makro podniesienie kwoty wolnej będzie miało wpływ ograniczony i niczego ani szczególnie nie uzdrowi, ani niczego nie zdemoluje, bo najważniejszym dochodem budżetu państwa jest podatek VAT, podatek płacony przez wszystkich w jednakowej wysokości bez względu na ich wielkość dochodu. Na koniec może kilka cyfr, które uzmysłowią słuchaczowi, jak bardzo jesteśmy daleko za cywilizowanym światem, jeśli właśnie o kwotę wolną chodzi, bo ją uznaje się dziś za jedną z miar rozwoju cywilizacyjnego państw i gospodarek. Otóż w Polsce, przeliczmy na euro, kwota wolna wynosi 740 euro właśnie. Natomiast po kolei dla Francji 6000 euro, dla Niemiec 8000 euro, dla Wielkiej Brytanii 12000 euro, Finlandii 16000 euro, Hiszpanii prawie 18000 euro i tak dalej. Ktoś mógłby pomyśleć, ale przecież tam zarobki są znacznie wyższe, więc może ja manipuluję statystykami. Odnieśmy się w takim razie do wartości procentowych, a dokładnie odnieśmy te kwoty, które przed chwilą wymieniłem, do średniej pensji w poszczególnych krajach. W Polsce kwota wolna od podatku to 6% średniej pensji, we Francji 18%, w Niemczech 20%, w Wielkiej Brytanii 38%, w Finlandii 40%, w Hiszpanii 73%, w Polsce przypomnę 6% średniej pensji. I to nie jest domena tylko krajów zachodnioeuropejskich, bo je do tej pory wymieniałem. Kwota wolna od podatku to w Brazylii 28000 złotych w przeliczeniu na naszą walutę, w Republice Południowej 20000 złotych. Na koniec w takim razie wypada mi tylko nieco zaczepnie rzucić pomysł, pytanie pod dyskusję, czy PIT i CIT, zwłaszcza ten pierwszy, więc podatek dochodowy od osób fizycznych, są nam w ogóle potrzebne. Spróbujmy kiedyś podczas szerszej, dłuższej dyskusji porównać, jakie państwo czerpie z tytułu istnienia tego podatku dochody i jakie są prawdziwe koszty funkcjonowania tego podatku, te łatwiej i trudniej mierzalne. I czy państwo wreszcie, zapytam na koniec, na pewno, aby powinno się interesować z tym, ile jego obywatele zarabiają. Być może odpowiedzi na te pytania, w ogóle rzucenie ich niektórym nie mieści się w głowie, ale czasem wyjście poza utarte schematy i puszczenie wody nawet fantazji intelektualnej myślę, że jest zdrowe i może zrodzić ciekawe pomysły na przyszłość. No właśnie, panie doktorze, myślę, że żeby nam się już to rozjaśniło w głowach na ten temat, chociaż tu jest też tak, że no, to też tak łapie za serce, bo z jednej strony słyszymy studenci oraz osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin to grupy, które skorzystają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, ale z drugiej strony pojawia się drugie pytanie, no czemu nie traktować inne grupy właśnie społeczne, te szerokie, nieco właśnie lepiej, prawda? Czy to nie jest tak, że tutaj każda decyzja jest zła, jeśli chodzi o ten podatek, o tą kwotę wolną od podatku, bo są zadowoleni i są nieszczęśliwi, są syci i głodni, prawda? Kwota wolna od podatku powinna być jednakowa dla wszystkich. I to ze względów nawet nie ideologicznych, bo ktoś powie, że jest wolnościowcem,
ma bardziej rozbudowaną w sobie wrażliwość społeczną. Ze względów praktycznych kwota wolna od podatku powinna być w pierwszej kolejności równa dla wszystkich, bo wtedy łatwiej jest ją liczyć, łatwiej jest ten podatek pobierać, bo wtedy koszty funkcjonowania państwa są niższe. Podobnie było z 500+ i wspomnianym przeze mnie, jak również z Becikowym na samym początku. To dlatego tak łatwo względnie było te pomysły, tym razem wydatkowe, wdrożyć. To dlatego one więcej nie kosztowały i dlatego moim zdaniem będą już wkrótce przynosiły pozytywne efekty, że są pomysłami prostymi. A prostota jest naprawdę, podobnie jak stabilność prawa, często równie dużą wartością jak niski poziom podatków. Czyli tak, dalsze losy tego pomysłu, tej ustawy, to tak, będzie Senat się zajmował, jak pan mówił, prawda? Wyższa Izba, no i potem też wszystko w rękach prezydenta. Podpisu prezydenta. Oczywiście, gdybym miał wybierać pomiędzy stanem obecnym a przyjęciem, tak wczuwając się na chwilę empatycznie w sytuację prezydenta, a przyjęcie pomysłu, który prawdopodobnie zostanie za chwilę w Senacie przegłosowany, no miałbym wewnętrzny dylemat i chyba bym się jednak skłaniał do tego, żeby ta kwota została podniesiona choćby dla tych najsłabiej, naprawdę najsłabiej, bardzo niewiele zarabiających Polaków, ale nie jest to na pewno wyjście optymalne, to o czym teraz słyszymy. No właśnie. Dziękuję bardzo panie doktorze za komentarz na temat podniesienia kwoty wolnej od podatku, która ma być wdrożona w najbliższym czasie, ale myślę, że jeszcze dyskusja na ten temat nie będzie zamknięta. Dziękuję bardzo. Doktor, szczęść Boże. Doktor Marian Szołucha był naszym gościem. Przypomnę, doktor jest z Akademii Finansów i Biznesu w Istule w Warszawie. Dziękujemy za spotkanie. Pozdrawiamy. Drodzy Państwo, i za chwilę kolejny temat w audycji Aktualności Dnia.